Witamy serdecznie na mecz polskiej ekstraklasy. Zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Z ogromną przyjemnością będziemy dla Państwa komentować ten mecz. W roku 1980 doszło do głośnego finału Pucharu Polski z udziałem obu drużyn. Do Częstochowy zjechało ponad 20 tysięcy kibiców i pomimo zamieszek mecz doszedł do skutku, a Legia rozgromiła Lecha aż 5-0. Warto wspomnieć też o tym, że w jedenastce warszawskiego klubu z racji odbywania służby wojskowej grał wtedy Mirosław Okoński, który wcześniej reprezentował barwy Lecha. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem wspieranym przez bocznych pomocników operujących bliżej środka. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Trener postawił na ustawienie 4-3-3. Szeroko rozstawione skrzydła, skąd będą szły piłki w pole karne. Początki poznańskiego klubu nie mają nic wspólnego z imieniem legendarnego założyciela państwa polskiego. 19 marca 1922 roku założono klub Lutnia w miejscowości Dębiec na obszarze dzisiejszego Poznania. Klub został założony przez grupę młodzieży katolickiej, która chciała stworzyć własną niezależną drużynę piłkarską. Moment ten uznaje się za datę założenia klubu Lech Poznań, który jest kontynuacją zespołu z Dębca. Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Ależ niesamowity atak obrońcy. Strzela! Ach, daleko i niecelnie. Powrotem. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Dobra okazja, ależ niecodzienna sytuacja. Piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Ale popatrzmy w powtórce, jakie fantastyczne przejście. Minął obrońców sam na sam z bramkarzem i kapitalna bramka. Strzelec jest w świetnej formie. Kiedy już dostał piłkę, nie dał jej sobie odebrać. Byłem pewien, że strzeli bramkę. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Dośrodkowanie. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Będzie korner dla zawodników Legii Warszawa. Oddaje strzał. No, było całkiem blisko. Dobre rozegranie rzutu rożnego i strzał, który prawie trafił w kwiatko bramki. Oby grali tak dalej, a wtedy gol będzie tylko kwestią czasu. Pedro Kiba. O to chodziło! Zupełnie zagrał na oślep, nie było tam nikogo. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Jędrzejczyk. Strata i przy piłce rywale. Odegrał ponownie piłkę.
Pedro Kiba. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Wprowadzają piłkę od razu do gry. Pedro Kiba. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Paweł Szczołek. Strata w środkowej strefie boiska. Czyste, udane wejście. Andry Martins. Paweł Szczołek. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Rogne. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Andry Martins. Oddaje piłkę koledze. Szołek. Rogne. Pedro Kiba. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Andry Martins. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Paweł Szczołek. Ma do kogo zagrać. Zdecydował się dośrodkować. To powtórka sytuacji, w której arbiter wyciągnął żółtą kartkę. I niech sami Państwo ocenią, czy decyzja była słuszna. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. No, będzie gol, ale wspaniale. I będzie rzut rożny dla Legii. Świetnie, brawa dla bramkarza. Jędrzejczyk. Może być groźnie. Strzela! Ta bramka daje wyrównanie w meczu. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Z
Sędzia gwizdkiem przerywa grę słusznie. Był faul. Pytanie, jaka będzie decyzja arbitra? Będzie zmiana w zespole Lecha. Główkuje na bramkę. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Szołek. Będziemy mieli zmianę. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Ależ kapitan. Fatalna interwencja, znakomicie złapał. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Andry Martins. Szansa dla Legii. Andry Martins. Bramka dająca prowadzenie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Atakuje Lech. I teraz świetna interwencja bramkarza. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Pedro Kiba. Ładna seria podań. Brawo. Ach, szkoda, strata. Dośrodkował. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. No i szykuje nam się zmiana w drużynie Lecha Poznań. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Eckhart. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Będzie zmiana w zespole Lecha.
Rogny. Zwycięzcą w tym spotkaniu Legia Warszawa. Zwyciężyli, chociaż równie dobrze mecz mógłby zakończyć się remisem. Istotnie z przebiegu spotkania nie można było wskazać drużyny wyraźnie lepszej. Zdecydowała skuteczność w wykorzystywaniu sytuacji podbramkowej. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.